Hej, 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 ja jestem PG Games, a wy oglądacie kolejny materiał z cyklu Assassin's Creed Valhalla. Obiecałem w poprzednim materiale, że zajmiemy się gościem, którego musimy pomścić. Natomiast człowiek znajduje się tutaj. Musimy go po prostu dobić. O! Ale jazda, to ja w takim razie muszę. Muszę jakoś się dostać do środka, ale podejrzewam, że. Czytaj. Zaginione skarby. Pławiłyśmy się w wodzie, gdy nagle Hunilda krzyknęła, że znalazła skarb. W pierwszej chwili jej nie uwierzyłam. Zawsze opowiada różne historie, a później wyśmiewa nas, że się nabraliśmy. Ale w końcu zerknęłam, choć nie cierpię otwierać oczu pod wodą. Mówiła prawdę. Tam rzeczywiście był skarb. Hunilda oznajmiła, że należy od niej, bo zobaczyła go jako pierwsza. Zanurkowała, żeby go wyciągnąć, ale niewiele brakowało, a już by nie wypłynęła. Piła się wody i strasznie kasłała, więc zabrałyśmy ją do domu. Ja za bardzo się boję, żeby tam zanurkować. Nie umiem zbyt długo wstrzymywać oddechu. Może, gdy będę starszy. A więc to jest jakaś wskazówka, żeby tutaj popływać trochę po tych wodach i zorientować się. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, ale zrobimy to, gdy tylko dostaniemy się niżej, ale domyślam się, że wejście może być albo tędy, od góry. Chociaż wątpię, wiecie. Zobaczcie. Nie, 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 to chyba tak nie będzie. Może być ewentualnie wejście albo pod wodą, albo może z tej strony. No mamy drabinę. No dobrze, że automatycznie przechodzi Eivor na drugą stronę drabiny. To byłby kłopot, gdybyśmy musieli jeszcze manewrować drążkiem. A jak tędy przejdę? Spróbujmy tędy wejść. Na szczęście się udaje. I jeszcze tędy. I patrzcie, ta skrzynia jest opróżniona, a to ciekawe. A ta? Dobra, teraz wchodzimy. No ciekawe, czy wejście będzie właśnie tutaj od góry. Ale chyba nie. Tędy jakoś wejdę. No patrzcie. No kurczę, tu nic nie ma. Ale jazda. No synchronizować już nie muszę, jak się domyślam. No nie. No to domyślam się w takim układzie, że będziemy nurkować. Ale jazda, ja nie wiem, jak tam się dostać. I to jest tutaj w zasadzie. Czekajcie, a jeszcze jakbym zebrał to. Niepotrzebnie. Zanurkować nie mogę, mogę, ale i tak. Kurczę, ja nie wiem, jak tam się dostać. Ja muszę odpłynąć dalej. Nic tutaj nie widzę. A też wypadałoby się rozejrzeć tutaj za tym skarbem.
albo jakimś wejściem. Nic mi się nie rzuca w oczy. No szkoda, szkoda. No to chyba nie pomścimy tego człowieka, bo nie wiem jak tam się dostać. Spróbuję to opłynąć jeszcze, ale... A jakbyśmy wyruszyli trochę bardziej w morze? Możemy ewentualnie wypłynąć, żeby zaczerpnąć oddechu i zanurkować z powrotem, ale to za chwilę. Niech Eivor uzupełni powietrze i teraz dopiero jakoś popłynąć w tamtym kierunku. No, trochę to mozolne jest. A skarbu ani widu, ani słychu. Chyba nic z tego nie będzie, chyba odpuszczę, wiecie co? Jak to wygląda i gdzie ja jestem? Gdzieś tutaj. No i już wypływamy na powierzchnię. Jeszcze tak dokładnie nie prześledziłem z tamtej strony. Tylko trochę mi teraz zajmie czasu, że zanim tam dopłynę. Tutaj mamy kogoś, czekajcie. I'm only borrowing it. Wykorzystamy. Przepłyniemy w ogóle na drugą stronę. Może tam będziemy mieli więcej szczęścia. Czemu zwolniłaś? No i tutaj możemy zanurkować. Zobaczymy. Nic nie widzę. Tu trochę idziemy w dół. No nic. Jeszcze trochę pomyszkuję tutaj. Będziemy już udawać się w innym kierunku. Dobra, dajmy sobie spokój. Dość głęboko podpłynąłem. No, oddaliłem się dość sporo. To w takim razie zaznaczmy sobie tutaj to miejsce i usłyszymy się już tam na miejscu. Wygląda na to, że nie ma tu nikogo, z kim mógłbym zawalczyć, więc możemy udać się od razu tutaj do tego namiotu, zabrać z tej skrzyni tę zawartość. O
ruda żelaza i srebro. No i możemy oznaczyć sobie kolejną miejscówkę, Bottle Spoon. Tylko byśmy zaczęli może tutaj od północy tego miejsca. No i zastanawiam się, ale chyba usłyszymy się na miejscu, tak będzie najszybciej dla was. To jest, mam nadzieję, ciekawe miejsce. O, tutaj w tym budynku coś jest. Nawet mam to zaznaczone. Tylko to jest obszar nieufności i tutaj muszę uważać. No i nawet mamy już wszystko oznaczone. Jakoś przejść tak, żeby Eivor nie została zauważona. No, cywile nie stanowią dla nas żadnego zagrożenia. Ale na przykład, gdy wejdziemy tutaj do środka... No, z tego co widzę, też chyba nie będzie problemów. A gdzie jest nasze bogactwo? Tutaj, no wypadałoby jakoś tam się dostać na górę. Czy ja się podpaliłem? Nie. Jak się dostać? No nawet nie mogę się wspiąć po tych skrzyniach. A spróbuję tędy. No i tak będzie najszybciej. No i już zmykamy stąd. Może mogę oznaczyć sobie kolejne. Ja bym szedł może w ten sposób tutaj. Tylko jeszcze wyjść stąd. No na razie tutaj w pobliżu mnie nie ma nikogo, więc mogę trochę przyspieszyć. Ewentualnie zlikwiduję kogoś z dystansu. Tak jak teraz na przykład. Proszę, ten już trochę się zaniepokoi. Kto mnie tu wypatrzył? Jasny gwint. A tutaj mamy kolejny tatuaż. Proszę. No muszę go dobrze... Aj, już go straciłem. Chociaż nie, widzę. Gdzie się tam będzie? No, nie widzę, nie widzę, nie widzę. Kurczę, zgubiłem. A nie wiem, czy on nie będzie tutaj gdzieś. No nic, muszę wrócić jeszcze raz. Przy okazji, nie będziesz więcej sprawiał problemów. Kolejny. Szybko się z nim rozprawiła. Oj, to jest tutaj dokładnie. Szybko przejść jeszcze raz. No niestety, ale przebiegnijmy jeszcze raz w ten sposób. Aj, to musimy tędy zejść, tak? No i mamy to. No dobra, przynajmniej jedno udało się zrobić w tym obszarze. Kolejne punkty zdobyte. Haj, widzicie, ja zaznaczyłem to tutaj, ja wylądowałem tutaj.
No to zajmiemy się w takim razie tą skrzyneczką, która jest po prostu tutaj. Nawet wejście mamy otwarte, a skrzyneczki nie ma. Czyli to będzie jeszcze gdzieś niżej. To muszę się dobrze rozejrzeć. Czasem Eivor ma kłopoty z poruszaniem się. No widzicie, i to jest gdzieś niżej. Tylko jak tam wejść? No spróbuję tędy po prostu wejść do wody. Zanurkować. Tylko tak, nie ma tędy żadnego wejścia. A tędy? No tak, nie za bardzo. A jednak. Jednak dobrze, że zanurkowałem i trochę opłynąłem, to naprawdę. To była bardzo dobra decyzja. No ale dzięki temu... Zobaczcie, jak ktoś konia zaparkował. Dzięki temu mam to załatwione. I teraz tutaj, dokładnie przed Eivor, nie będę ciebie dosiadał, mój drogi. Czy ja mogę jeszcze w ogóle ulepszyć mojego konia? Welcome. Zobaczmy. No mogę po prostu kupić kolejne wierzchowce. Ta szarnia. Wyposażono. Nie, no to mnie nie interesuje. Kompletnie. Until next we meet. Trening jeździecki. Wyszkolono, wyszkolono. Nie, to jeśli chodzi o... I'm off. Jeśli chodzi o mojego wierzchowca, to w tej grze już chyba nic więcej nie zyskamy. W prawo. Czyli gdzieś tam. To będzie prawdopodobnie ta chata tutaj. Tak ciekaw jestem, czy tędy wejdę. Tu mamy coś do poczytania. Pergamin cuchnący miodem. Do wiadomości wszystkich, którzy znają mnie, Hunwalda z Lincolnshire. Jestem pijany i wręcz nie wiem, zmieszanym ze smutkiem, bo oto wieloryb połknął klucz do mojej posiadłości. Nie widzę innego wytłumaczenia, bo wymknął mi się z dłoni i zdradził swój zamek, który teraz pozostanie zawarty aż do odwołania. A ja idę zdrzemnąć się pod gołym niebem, czekając na cud. Ześlij mi jakąś pomoc, o miłosierny Boże. Drzwi zabarykadowane, no ta. To spróbujmy tędy jakoś. Albo przesunąć to po prostu. Co mi to dało? A, tu jest klucz. No, ktoś go nieźle ukrył. A tutaj co mamy? A, jest nasza skrzyneczka. Dobrze. Co jeszcze? Coś tam za ścianą jest. Co to jest? A, już wiem. To jest to, co przesuwaliśmy. Dobra, więc nie ma tematu. No zostało jeszcze tylko jedno do przeszukania i musimy udać się w przeciwnym kierunku. To będzie gdzieś tam. Trochę przyspieszę. I to będzie ta posiadłość tutaj, jeżeli mogę tak nazwać to. Tą chatkę. A jeśli chodzi o wejście tutaj, drzwi zabarykadowane. A tędy?
No ten miecz dwuręczny jest całkiem. To będzie wszystko. Ale jednak włócznia Leonidasa to jest zupełnie inna liga. To wszystko tutaj. No i czeka nas... A czekajcie, ja jeszcze tak prześledzę sobie w ogóle ten region. No tutaj to już jest co innego. Tu nam coś zostało i tym będziemy się zajmować. I tutaj w ogóle jeszcze w tym mamy najazd. No tych najazdów to ja przeprowadzę bardzo mało. Ale teraz to chodźmy tutaj. Jakoś przedostać się tam. I to względnie szybko. Opuścić to miejsce. Jak najszybciej. Przez te jagódki jeszcze przejdę. Zeskakuj. No i dosiądziemy tego konika i spróbujemy przepłynąć. Bottle Spoon opuszczamy. Dajemy się w zupełnie inne rejony. I całe szczęście, że w tej grze konie potrafią pływać. No i tutaj te spowalniacze jeszcze są dość stresujące, ale tutaj mamy jakieś ruiny. I to by mnie bardzo interesowało. A proszę. Już ktoś mnie wypatrzył. A tutaj mamy... Przywódcę Watahy, mam nadzieję. No i tak się prezentowała ta broń. Ja sobie ją zmienię mimo wszystko. Zmienimy sobie na włócznię Leonidasa. Tak jak było to na początku. No tak, tutaj będziemy mieli pełne ręce roboty. No, powiem wam, że z tego tytułu się cieszę. O czym wy tam sobie rozmawiacie? A szkoda, że nie mogę go dobić chociaż. Jest, udało się. No i dobra, załatwienie i to bardzo szybko. A jeszcze ty tam przeszedłeś? Ale jak szybko zasuwał. No i tutaj bardzo mi się podoba ten teren. A z tego względu, że będę mógł trochę działać w ukryciu, na co mi bardzo zależało. Patrzcie tutaj. No i właśnie. Trucizna działa. Aj, podbiegnę. A, może niepotrzebnie. Aj, szybko działamy. Pięknie, no, piękne nadepnięcie. Oj, proszę. No i ta broń to jest zupełnie inna liga. Jaki ona ma zakres działania, to jest po prostu rewelacja. No jeszcze, żebyś trafiła dobrze tutaj. Mamy to. Dziennik kapitana. Moim ludziom zaczyna doskwierać nuda. Zastanawiają się, czy jest jeszcze sens tutaj siedzieć. Muszę przyznać, że świetnie ich rozumiem, ale pomni swoich obowiązków tkwimy na miejscu. Tyle, że to ślepy zaułek. Lincoln jest dziś cieniem swej dawnej wielkości. Nikt tu nie przyjeżdża, nie ma z kogo ściągać podatków. Łańcuch morski został zerwany i leży tak od niepamiętnych czasów.
Jedynym przejawem życia w tym hrabstwie są bandyckie szajki, które na nim żerują. No, to jest taka informacja gwoli Lincoln. No i widzicie, zobaczcie, jaka ta broń jest długa, jaki ona ma zasięg w przeciwieństwie do miecza, chociażby dwuręcznego. To jest po prostu inna liga. No ale dobrze. Mamy tutaj jeszcze dwie skrzyneczki. Ja sobie je zaznaczę. Bo nawet jedna jest tutaj tuż obok mnie. A nie wiem, czy nawet... Tak, ona jest tutaj. To mogę zniszczyć. I ona będzie tu. Dokładnie. Teraz tak, ja bym chętnie tutaj was, nie wiem, co ty robisz, zbierałeś grzybki. Aj, nie trafiłem go, kurczę. No i tak cię załatwiłem w ten sposób. Jeszcze ty będziesz tutaj się wspinał. Ale spróbuję ciebie w ten sposób sam. No nie udało się. Udało się to zrobić, ale w inny sposób. Jest, pięknie. Dobra, wspaniale. Muszę się trochę odsunąć. Nie wiem, czy tutaj nie, niepotrzebnie strzelałem do tej przeszkody. Udało się. Czy kogoś jeszcze tutaj mamy, z kim moglibyśmy się rozprawić? No na razie nie widzę, ale ja zaznaczę tutaj to miejsce. To będzie w tamtym kierunku. Jednak muszę zejść. Jakoś przejść tędy niepostrzeżenie. Zobaczmy tutaj, czy ja muszę wchodzić tam na górę. Popatrzcie, ja nie widzę tutaj na razie, żeby gra mi pokazywała tą skrzyneczkę. A ona jest tutaj. Wejdźmy. Fajnie jest to zrobione, że nawet gdy się spinamy po drabinie i chcemy przyspieszyć, to mamy taką możliwość. To jest fajne. 13 sztuk udało się uzupełnić. Może nie 13, ale do 13. Gdzie jest? Kurczę, no nie widzę. Czy to jest gdzieś niżej? Gra mi nic tutaj nie podpowiada, a to się rzadko zdarza. No nic, na wszelki wypadek wejdę na górę, ale domyślam się, że tutaj od góry nie będzie wejścia żadnego. No szkoda. A jednak patrzcie, mamy tam. To będzie w tamtym budynku. A to dobre. Jest tutaj. To będzie teren oczyszczony. Teren oczyszczony mamy. Fantastycznie. A w którą stronę ja bym teraz chciał się udać, żeby to
czyścić dalej. No myślę, że to będzie słup świętego Gutlaka. Świetnie. I to będzie tam. Więc na dobry początek wejdźmy po schodach. Przejdźmy tędy. No i co? Tradycyjnie. Wierzchowiec. Nie ma wierzchowca? Wierzchowiec niedostępny? Co to ma znaczyć? A teraz? No wreszcie. No i tu mamy jakiś zameczek. Tylko poczekajcie. Dobrze by było zejść teraz. Bo niewykluczone, że ci przeciwnicy mogą być już tutaj, ale wygląda, że nie. Na szczęście. Ja będę powoli tam zbliżał się. A tutaj też nikogo nie ma, a jednak piękny headshot. Ha, nie załatwiłem wszystkich. No i teraz kołczan jest pełny. Już wreszcie wchodzimy na teren. Może główną bramą? No mamy tutaj kilku przeciwników. Nie będę mówił, że nie ma ich w ogóle. Tylko... szybciej! O kurde, dobrze. Dobrze, że to szybko się udało załatwić. Przynajmniej tych dwóch. Ciebie również. A tutaj patrzcie na to. Ale jazda. Jeszcze tam wyżej ktoś jest. No nie, ja nie odpuszczę, muszę go dorwać. Tylko jeszcze, żebym w drabinę trafił. Wejdźmy tędy. A nie, 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 nie. Patrzcie. Mamy to. A on zszedł stąd w ogóle. No dobra. No, chętnie zobaczę, czy stąd mogę kogoś wyeliminować. Ciebie. I ciebie. Zaraz, zaraz, zaraz. Jeszcze sobie tutaj popatrzę, rozejrzę się dokładnie. Na przykład ty. Aj, ty schodzisz na dół. Jest, no jedną strzałę straciłem, szkoda. Patrzcie, z tej odległości mogę nawet tego węża załatwić. No dobra. Czy jeszcze ktoś? No oni wszyscy tutaj są za jakimiś przeszkodami. A ten jednak nie. Więc dobrze było się przyjrzeć dokładniej. A to co? To w takim razie przechodzimy dalej, tak?
rozejrzę się tutaj na wszelki wypadek. Przejdę może tędy. No jest, udało się dopiero za drugim razem, ale jeszcze kolejny tu schodzi i spróbuję go załatwić. I przy okazji uzupełnię amunicję. No i fantastycznie. No podoba mi się to. I to bardzo. Rozglądam się za kolejnymi przeciwnikami. Ale jeszcze mogę tutaj oznaczyć sobie tą skrzyneczkę w tym słupie świętego Gutlaka. Dość ciekawa nazwa tej miejscowości. Strzał w głowę. Ciebie tak załatwię. Jeszcze tutaj ktoś mnie wypatrzył. Patrzcie na to. Dobra, a gdzie jest ta skrzynka, którą sobie zaznaczyłem? A nie, tutaj będzie w tej wieży jeszcze? Czy gdzieś niżej? Wchodzimy. Bo tam widzę jeszcze dwóch delikwentów jest na górze. Ale nie będzie z nimi żadnego problemu, zresztą sami zaraz zobaczycie. Ładnie, to było to. No jakoś, no właśnie, teraz chciałem to zniszczyć. I co? No jednak jeszcze trochę muszę iść w lewo. A, to jest tam. Pięknie. Wręcz wspaniale. Rozglądaj się, to jest podstawa tutaj. Eivor, mamy tutaj, tylko nie ma wejścia, nie ma wejścia. A tędy? Absolutnie nie ma wejścia. A tędy? Proszę, jest. I to będzie tyle w tym temacie, jeśli chodzi o tą miejscówkę. Możemy lecieć już tutaj dalej. Pełnie w prawo. Może przejdziemy tędy po prostu. Szybciutko, szybciutko, nie ma co. Nie ma co mi trężyć. Tak, teraz mogę śmiało wezwać wierzchowca. Dosiadaj go. I jeszcze przed zachodem słońca uda nam się może jeszcze jedną skrzynkę tutaj złupić. I to będzie w tej chacie tutaj. Zaraz zobaczymy, czy będzie taka prosta sprawa, żeby się do niej dostać. Widzę, że nie ma drzwi. A nie, drzwi zabarykadowane. No tak z daleka wydawało się, że są otwarte, że nie ma drzwi nawet, ale... A tutaj mamy kłódeczkę, czyli gdzieś tutaj powinien być klucz. Ale klucza ja nigdzie nie widzę. O!
do mojej siostry Heregit z Lindsey. W roku pańskim 873 wściekli Spaldingowie zmusili nas do opuszczenia domu. Schroniliśmy się na torfowych mokradłach Fenlandur. Bóg zesłał nam z niebios klucz do tej chaty, gdzie spędziliśmy wiele dni czytając Biblię i chwaląc dobroć naszego Pana. Tak jak Pan nasz Jezus Chrystus złowił rybę... Co jest grane? No więc to o to chodziło. Gra przerwała nam czytanie tego tekstu, tej notatki, ku zbawieniu nas wszystkich. Tak i ja złowiłam ten klucz i umieściłam go bliżej niebios, niż ty się teraz znajdujesz. Niech ten klucz będzie i twoim zbawieniem. Jeśli Bóg pozwoli, znów się zobaczymy. Hechburcha z Lindsey. Tak i ja złowiłam ten klucz i umieściłam go bliżej niebios, niż ty się teraz znajdujesz. Bliżej niebios? Czyli gdzie? Czyli tam. Na dachu? No coś takiego. O kurczę! Ile tych węży tutaj jest? O to ja muszę jeszcze jakoś przejść tędy. Tu mamy coś. Momento, bo ja tutaj nic nie widzę kompletnie. To jest wyjście na zewnątrz już. A, to jest może na górze? No oczywiście, że tak. No i teraz mamy wszystko w komplecie. No i tutaj mamy wszystko oczyszczone. No to powiem wam, że tego czyszczenia to tutaj szykuje się jeszcze, jeśli nie powiedzieć jeszcze więcej, ale myślę, że będziemy czyścić to w kolejnym materiale, na który was zapraszam. No i prawdopodobnie usłyszymy się tutaj w tym miejscu. A zatem do usłyszenia.